Szanowni Państwo, mamy kolejny dodatek, tym razem dla odbiorców wrażliwych. No właśnie, jak to jest z wrażliwością tych odbiorców, to się dopiero przekonamy. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jest to jeden z tych dodatków, który pozornie ma zostać w urzędzie gminy. Dlaczego tak? No dlatego, że chyba tak przewidział ustawodawca. Natomiast właśnie, co to znaczy chyba? Czy jednak szef może zadecydować, że będzie inaczej? No i przede wszystkim, jaka jest procedura przyznania tego dodatku? A jest ona drastycznie odmienna od innych procedur, które znamy do tej pory? Postaramy się Państwu opowiedzieć na naszym spotkaniu dotyczącym właśnie dodatku dla odbiorców wrażliwych, na który serdecznie to spotkanie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.